Siemanko, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak w prosty sposób wykorzystywać każdą jedenastkę w EA Sports FC. Sprawa jest naprawdę banalnie prosta. Pierwsze co robimy, no to wybieramy zawodnika, który ma najwyżej ocenione rzuty karne. Oczywiście ten sposób będzie działał też na słabszych zawodników, nawet obrońcami, jak zobaczycie na obrazku załączonym. Nawet obrońcy dadzą sobie radę tym sposobem. Jeśli to już zrobiliśmy, no to napełniamy strzałem, czyli X-em lub B, w zależności jakie macie ustawienia pada. Napełniacie strzał na tak około 3-2 kreski, tak ponad połowę. Wiadomo, Rashford na przykład ma mocniejsze strzały, także on nie potrzebuje tak mocno napełniać, ale jakiś Upamecano, no to już troszkę mocniej można nim strzelić. Ja preferuję tak pomiędzy 2-3 kreseczki. Oczywiście w międzyczasie przytrzymujemy przycisk L1 na PS lub LB na Xboxie. To pozwoli nam strzelić właśnie podcinaczką i nakierowujemy sobie lewą gałką w jakiś ruch lewy lub prawy, to sobie wybieramy. No i tym oto prostym sposobem praktycznie mamy 100% szans, że po naszym rzucie karnym padnie bramka. Ja już testowałem i w zadaniach jakichś, i normalnie w rivalsach. Zawsze wchodziło, zawsze działało. Mam nadzieję, że szybko tego nie znerfę, bo przypomniają mi się czasy FIFA 21, kiedy to Dybalko Moment, pamiętam, strzelałem takie ładne bramki właśnie z karnych. To były piękne czasy, także no trochę mi się to przypomniało. I mam nadzieję, że ten film Wam się przydał i że był pomocy, także dzięki za oglądanie, proszę zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia, cześć!